Zapraszamy do wysłuchania podatkowego podsumowania tygodnia przygotowanego przez KPMG w Polsce. Dzień dobry Państwu. Jest 23 lutego 2016 roku. Zapraszamy do wysłuchania skrótu wybranych najważniejszych wiadomości podatkowych z minionego tygodnia przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce. Opublikowano wzór deklaracji w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych. W związku z nowymi regulacjami w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych, resort finansów przygotował wzór deklaracji podatkowej w zakresie tego podatku, FIN 1. Wynika on z rozporządzenia ministra finansów z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie określania wzoru deklaracji w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych. W załączniku do rozporządzenia określono wzór miesięcznej deklaracji dla podatku od niektórych instytucji finansowych, FIN 1. Wzór ten umożliwi prawidłowe obliczenie podstawy opodatkowania, w tym wszystkich kwot ją obniżających oraz kwoty podatku. Określony w ustawie z dnia 15 stycznia 2016 roku o podatku od niektórych instytucji finansowych, pierwszy okres rozliczeniowy, za który podatnicy dokonują obliczenia podatku i składają deklarację podatkową, to luty 2016 roku. Koszty z tytułu organizacji spotkań biznesowych dotyczących planowanej inwestycji zwiększają wartość początkową środka trwałego. W wyroku z dnia 16 lutego 2016 roku Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, iż koszty organizacji spotkań biznesowych dotyczących planowanej inwestycji należy przyporządkować do kosztów ściśle związanych z wytworzeniem środka trwałego, a nie do kosztów ogólnego zarządu związanych z całokształtem działalności spółki. W rezultacie koszty te zwiększają wartość początkową środka trwałego. Ponadto nie mają one cech reprezentacji, o której mowa w artykule 16 ustępu 1 punkt 28 ustawy CIT, bowiem usługi gastronomiczne i hotelowe nabyte dla osób zaangażowanych w inwestycje pozostawały w oczywistym związku z prowadzonymi rozmowami na temat projektowanej inwestycji, a ich jedynym celem nie była poprawa wizerunku spółki. Komunikat Ministerstwa Finansów dotyczący jednolitego pliku kontrolnego i projektu ustawy o informatyzacji administracji podatkowej. W dniu 12 lutego bieżącego roku na stronach internetowych Ministerstwa Finansów został opublikowany komunikat dotyczący źródła pochodzenia jednolitego pliku kontrolnego i harmonogramu prac związanych z jego wdrożeniem. Ministerstwo Finansów ogłosiło, że jednolity plik kontrolny wejdzie w życie już w tym roku, czyli 1 lipca 2016 roku, zaś ostateczna wersja wzoru JPK planowana jest do publikacji w marcu 2016 roku. Ponadto Ministerstwo Finansów przedstawiło swój komentarz do projektu ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji, działania na rzecz walki z oszustwami podatkowymi, który zakłada utworzenie spółki celowej do realizacji projektów informatycznych w administracji podatkowej. Wskazano, że priorytetem dla utworzonej spółki będą działania mające na celu uszczelnienie systemu poboru należności podatkowych. Zmiany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wynikające z nowej ulgi podatkowej. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian w rozporządzeniu dotyczącym prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, który ma na celu dostosowanie księgi do zmian wprowadzonych ustawą z 25 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą przedsiębiorcy prowadzący prace badawczo-rozwojowe mogą skorzystać z ulgi podatkowej umożliwiającej dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów prac B+R. Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia z 8 lutego 2016 roku ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Darowizna na cele krwiodawstwa zmniejszy roczny podatek. Jedną z możliwych do zastosowania w rocznym zeznaniu ulg jest darowizna na cele krwiodawstwa. Przysługuje ona każdemu podatnikowi, który w roku podatkowym honorowo oddał krew. Wysokość ulgi szacuje się jako iloczyn ilości oddanej w roku krwi lub osocza i ustalonej przez ministra zdrowia ceny za litr w wysokości 130 zł. Biorąc pod uwagę, że mężczyźni mogą rocznie oddać 2,7 litra, a kobiety 1,8 litra krwi, maksymalne odliczenie wyniesie 351 zł lub 234 zł. W przypadku osocza, którego można oddać 25 litrów, potencjalna kwota odliczenia wzrasta odpowiednio do kwoty 3601 zł w przypadku mężczyzn oraz 3844 zł w przypadku kobiet. Co ważne, wysokość ulgi nie może przekroczyć 6% dochodu. Ulga jest jedną z ulg z tytułu darowizn, zatem limity kwotowe rozpatruje się w jej przypadku łącznie z darowizną na cele kultu religijnego oraz darowiznami na rzecz pożytku publicznego. Ulgę wykazuje się w pozycji darowizny przekazane na cele krwiodawstwa załącznika PIT-O dołączonego do formularza
PIT-36 lub PIT-37. W przypadku wezwania przez Urząd Skarbowy dowodem przekazania takiej darowizny jest odpowiedni wpis w karcie honorowego krwiodawcy. Należy pamiętać, że odliczenie jest możliwe tylko za krew oddaną bezpłatnie. Polski system podatkowy według uczestników 6. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG. Jak wynika z najnowszego badania KPMG przeprowadzonego wśród 178 dyrektorów finansowych, głównych księgowych i szefów działów podatkowych uczestniczących w 6. Kongresie Podatków i Rachunkowości, średnia ocena polskiego systemu podatkowego wynosi 2,3 w 5-stopniowej skali. 3/4 respondentów uznała stabilność przepisów podatkowych za jego najsłabszy element. Z punktu widzenia działalności firm najbardziej problematyczne są kwestie związane z cenami transferowymi oraz raportowaniem w formacie jednolitego pliku kontrolnego JPK, a najmniej znane są zagadnienia dotyczące Base Erosion and Profit Shifting, BEPS, aż 68% badanych twierdzi, że raportowanie w formacie JPK poniesie koszty funkcjonowania spółki. Natomiast 65% uważa, że są przygotowani do zmian w organizacji aparatu skarbowego. Jedynie 39% respondentów jest zdania, że zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika wzmocni pozycję podatnika. Wersja tekstowa odcinka oraz powiązane publikacje dostępne na stronie kpmg.com/pl/ppt. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do wysłuchania kolejnego podatkowego podsumowania tygodnia. Wszystkie podcasty z cyklu dostępne są na stronie kpmg.pl.